Tak, to był rok, być może 86 w ubiegłym wieku. W ubiegłym wieku, to należy podkreślić, tak? Mieszkałem na stacji na ulicy Kleczkowskiej. Z jednej strony mieliśmy psychiatryk, z drugiej strony mieliśmy więzienie i ustawiczne wizyty dzielnicowego, który szukał syna właścicieli, tak, tego mieszkania. Oni nam powiedzieli, że on jest w wojsku. Myśmy to przyjęli do wiadomości. Więc różne zabawne rzeczy były. Mieszkałem z kolegą Witkiem, który studiował na Politechnice, ale chciał być basistą jazzowym, w związku z czym grał na weselach, tak. Teraz Witek mieszka w Karkonoszach i tam gra w zespole bądź Ciszą, który też czasem można we Wrocławiu usłyszeć. Ale do czego zmierzam, tak? Jak żeśmy zaczynali tam mieszkać, to ta taka pani dziwna, która nam wynajęła to lokum, powiedziała, że w ogóle sąsiedzi są fajni, wszystko jest fajnie. Poza tym, że ubikacja była na korytarzu, to generalnie jest fajnie. Tylko tam jest, ja już wiecie, nie pamiętam, ale załóżmy Wiśniewski. Tam mieszka taki Wiśniewski. Wiśniewski. Nie, ona, Wiśniewski. Bez żony. Nie wiem zresztą, nie? Ale generalnie chodziło o to, żebyśmy uważali, bo czasem Wiśniewski wychodzi się z Ringoli, wychodzi na korytarz i zaczepia, tak? No i wiecie, no i to się stała taka miejska legenda, nie? Typu ktoś wracał wieczorem, no to było haha, czy widziałeś Wiśniewskiego? Nie, haha, nie widziałem, prawda? I tak minął prawie cały rok akademicki, przyszła wiosna. Siedzę sobie sam w tym lokalu, tak, i znalazłem wiersz Tuwima. Ja uważam, że to jest jeden z naszych najpiękniejszych poetów, wart używania, że tak powiem, nie? Wart używania do takich celów. I trafiłem na tekst, który gdzieś tam mocno wszedł we mnie, w serce, nie wiem, w emocje, tak, i do tego przyszła muzyka, jak to się czasem zdarza. I popłynąłem w ten sposób, że siedziałem i śpiewałem to w koło, i w koło, i w koło, i w koło, prawda? I w tym momencie ktoś załomotał do drzwi. Otworzyłem te drzwi, otwieram te drzwi, a tam stoi jakiś jegomość czerwony na twarzy, śmiejący się. Jestem Wiśniewski, nie? I pcha mi się do lokalu, tak, prawda? No to ja tutaj blokuję, a on mówi, bo... Wybaczcie, o kurwa, jak ty tak śpiewasz? To mi się tu robi, nie? Graj mi tę piosenkę, graj, nie? Będę ci grał, nie? Mówię, ale ty będziesz tu, a ja będę tu. Ale graj mi tą piosenkę, nie? Udało mi się go wypchnąć. No i godzinę jeszcze grałem w koło, tak.